Dzień dobry Państwu. Dziękuję ślicznie za zainteresowanie, za wchodzenie na moją stronę i uwagi. Również za pomoc straszną, bo proszę Państwa, no, są wśród Was tacy, co mnie bronią i wyjaśniają i tam z tymi, którzy na mnie tam najeżdżają, po prostu no, dosyć trafnie ich jak gdyby no, kontrargumentują, czy nawet można powiedzieć jadą po nich. Bo no bo proszę Państwa, no, za cóż mnie tak naprawdę można krytykować? No i za co mnie te pejzate kundelki tutaj krytykują? No wychodzi, jak to się mówi, szydło z worka i widać, czym ten cały kapitalizm liberalny jest, i to oszustwo żydowskie i to przekłamanie, i może tylko dziwić, dlaczego będąc w takiej sytuacji po prostu miliony Polaków nie wybierają oczywistych jak gdyby postaw tutaj i kierunków działań. No ale tym bardziej, no i dlatego, no co zostało z tej krytyki? No bo główne jej hasełko to pluć ile wlezie na mnie i zawsze coś tam, prawda, z tej pluwociny obrzydliwej na mnie zawiśnie. I to wszystko. A cieszę, że Państwo to widzą i reagują i koncentrują się właśnie na treściach felietonów i na dobru Polski. Mogą być pewne niuanse podejściu, w ocenie, no nie wszyscy Państwo tak szczegółowo jakby przejęli się tymi moimi opracowaniami, gdzie ja dogłębnie pewne rzeczy wyjaśniam. Może ja nieprecyzyjnie pewne rzeczy i dlatego Państwo pewne rzeczy nie rozumieją, dlatego no, musimy to wałkować. Musimy wałkować, tym bardziej, że jest dużo radosnych jakby historii. No proszę Państwa, tak jak ja mówiłem, ten okres od 15 lipca do 29, to jest te dwa tygodnie takiej, no nazwijmy to, no, no wspaniałej polskości, masa odwołań, poczynając od tego, prawda, rocznicy Grunwaldu, później, które przyjmiemy jako święto w Nowej Sławii, prawda, jako Dzień Wojska Polskiego. 22 lipca będzie Święto Narodowe z okazji manifestu PKWN oraz 29, czyli no już można powiedzieć jutrzejsza rocznica śmierci Gierka, gdzie dzisiaj była mała uroczystość tam przy grobie. Ale wracając do tych jak gdyby odwołań, no wtedy Jagiełło no jakby bał się może wygrać na całego w tej konstrukcji, no wygrać z zakonem, to tak jakby zacząć z Rzymem może. Chociaż miał te wykładniki prawne Pawła Włodkowica i później Czesi to świetnie wykorzystali tą sprawę tych wojen husyckich w dobrą stronę, no a myśmy za tym nie poszli. Bo proszę Państwa, wtedy przed tą, nawet równolegle przygotowując się do tej rozgrywki pod Grunwaldem, to mógł na Malbor puścić kilka dobrych oddziałów i Malbor byłby opanowany, a on po wojnie, po bitwie Jagiełło opóźniał przemarsz. No jak tam przybyli dwa tygodnie później, no to już tam były zgromadzone oddziały, które potrafiły to oblężenie przetrzymać, tym bardziej, że tam były, jak wiemy, zapasy żywności na lat kilka. Więc to kilkumiesięczne oblężenie to już było praktycznie głupotą, bo nawet można było coś podpisać no, zaraz na pobojowisku, obojętnie jakiś wstępny układ. No więc, kiedy ta okoliczna ludność przy oblężeniu się ruszyła przeciwko królowi, trzeba było stamtąd uciekać. No i to była porażka, nie zwycięstwo. No to tak a propos. Niemniej jednak samą rocznicę bitwy będziemy czcić jako zwycięstwo nad żydowszczyzną. No i później, jak mówię, ta przekapiona sprawa dekrystianizacji Czech, gdzie mogliśmy szybko wyleźć z tego żydowskiego opętania, no... Niestety, tu im się niestety udało zapanować dalej nad Polską, bo myśmy parę razy Czechom odmówili wspólnej walki z rycerstwem zakonnym. Następna rocznica, ten 22 lipca, czyli manifest PKWN, który określałem jako komunistyczny. No a czytałeś go, mówiąc gdzie się mówi o chronieniu własności prywatnej i przyjaźni z USA i Wielką Brytanią? No to przeczytaj sobie ten paku, bo nie wiesz, co tam pisze, bo obrażasz rzeczy, których tam nie ma. To świadczy o twojej ignorancji i ślepym uleganiu wrogiej, pejsatej propagandzie. No więc no, taki jest stan świadomości. Proszę Państwa, no naprawdę proszę to rozeznać. No ja z tego to się mogę tylko śmiać,
spasjonowanie się liberalizmem, pluciem na ZUS, na socjalizm. Niektórych Polaków, on jest bez pracy i on nie chce pewności zatrudnienia. No, no ale to, no, proszę Państwa, no, no to już w ogóle szkoda gadać. No. No ale to tak niestworzone rzeczy nam żydostwo przez wieki wmawiało i zwalczaliśmy to, tylko to, co było dla nas dobre. No ja już to tłumaczę wielokrotnie, trzeba będzie do tego wracać, bo okazuje się, że to nie, jeszcze nie trafia do wielu. Tak samo no jeszcze ta trzecia sprawa Gierka, jak mówiliśmy, którego bilans można uznać tylko korzystnie, bo gdyby właśnie nie 6 września 1980 roku ten zbrodniczy zamach Żydów, dwóch zbirów żydowskich, czyli Kani i Jaruzelskiego, i nie odsunęli wtedy Gierka, przez które jemu nawet nie pozwolili się wytłumaczyć. No dzisiaj w Polsce byłaby Szwajcaria i to przyznawali wszyscy rozmówcy przy grobie. Ja nie będę analizował, bo wszyscy mówili ludzkim językiem. Dzisiaj nawet Górski i syn Gierka, prezydent Sosnowca i również syn Adam. Ale proszę Państwa, no ja wiecie, ja tych akurat osób nie cenię. Natomiast profesor Bożyk, ja go wysoko stawiam. No ale to jeszcze byli też inni, którzy tam przemawiali. Ale już gdyby to poszło, proszę Państwa, w telewizji publicznej, te wypowiedzi właśnie dzisiaj z cmentarza, to już byłaby w Polsce rewolucja, dlatego że no w końcu to są już publicznie politycy. Mnie można nie wierzyć, ale oni mówią praktycznie to samo, co ja. No ja może jeszcze wiele elementów w przód stawiam, bo nie tylko jakby ocenić pozytywnie PRL i Gierka, szczególnie to dziesięciolecie Gierka, ale i odkłamać oczywiście te niby zadłużenia, te szereg innych rzeczy, bo bilans PRL-u to lekko licząc oprócz majątku 880 miliardów dolarów plus, więc to się dopiero ujawni, ale to jeszcze, a tutaj 60 miliardów dopisali oni za parę miesięcy tego roku długu nam, do obecnej władzy, a wtedy za 19 miliardów zadłużenia w ciągu 10 lat wybudowania takiej potęgi gospodarczej faceta odsunęli i pozbawili go prawa głosu. On później nie mógł się publicznie wypowiedzieć ani razu. No i to, więc ten kocimet będzie jeszcze trwał, bo ja będę miał tutaj też plucie dalej na socjalizm i na ZUS i na wszystko inne i na PRL, ale no trzeba to przypominać i tutaj, że już zaczynają się dziać rzeczy, no powiedziałbym, wspaniałe, a one zaraz będą paprane, bo jak Państwo wiecie, no to się zaraz zaczyna tam 1 sierpnia, czyli to powstanie warszawskie, czyli wkraczamy w okres udręki, tak gdzieś już chyba do Bożego Narodzenia, bo bez przerwy będą te rocznice naszych porażek niesamowitych, jak 15 sierpnia, gdzie zawalona została sprawa 90 prawie lat, czona przez wrogów Polski. No ja to specjalnie mówię, że jeszcze my nie dorośliśmy do socjalizmu, mimo takiej sytuacji niszczenia niższych warstw Polski, i gospodarki, i wszystkiego, i wartości moralnych również, i prawa, i no, jakiejkolwiek możliwości odbicia. A tu się ani partii socjalistycznej, ani się do socjalizmu nikt nie odwołuje. No to jest bardzo ciekawe w ogóle, to stan świadomości Polaka. Ja to sobie żartuję, że prowokacyjnie chcę powiedzieć, że szkoda, że bolszewicy nie zburzyli stolicy w 1920 roku. I że komunizm w 20 roku nie wygrał. No oczywiście on by nie wygrał, bo to było złe niby, tak? Czyli, a to, co robił Piłsudski w 19 roku, to nie było zbrodnią i zdradą na przykład. To ja chcę tu Państwu powiedzieć. Ja to mówię tak dla śmiechu właśnie, dla prowokacji, bo albo to, co zrobili patrioci w 1944 roku, to nie było zbrodnią, tylko było heroizmem, bohaterstwem i nakazem patriotycznym. A socjalizm jakby był w 20 roku i każdy miał pracę już w roku 30, no to byłoby złe. No ale oczywiście tu zaraz polecą na mnie jakieś tam pejsate tutaj żagwie, żebym spłonął gdzieś w ogniu piekielnym. Bo jak obcy by tutaj wprowadził porządek i rozwój kraju i to jak to zrobił nawet po 45 roku, to jest B, ale jak swój pejsaty zniszczy wszystko, no to jest cacy, no to tak to mamy. No.
Oczywiście obrona przeciwko jakiejś agresji obcej, no zawsze jest obowiązek patriotyczny. Ja bym też w roku 20, no niestety wystąpił przeciwko Armii Czerwonej wtedy, czy sowieckiej, jak to wtedy jeszcze się może nazywała. Ale tak chciałem tutaj tego wilka z lasu jakby wywołać, żeby Państwo zaczęli po prostu myśleć, że ile tutaj zła pod przykrywkami naszych osiągnięć mamy, zrobionych przez nich bohaterów, którzy byli tak naprawdę wrogami. Będziemy to wałkować, niestety. Natomiast ja się nie boję o przyszłość, proszę Państwa, no, tą dynamikę, nawet profesor Bożek, dzisiaj Bożyk mówił, że właśnie jak kiedy on zaczynał, to się z niego śmiali, kiedy on mówił o obronie tego, ale mówi, matematyka jest jedna, liczby powiedzą prawdę, kiedyś ludzie zaczną w nie wierzyć i nawet dzisiaj to nawet mówił przecież, że nawet najwięksi wrogowie, czyli ci Kaczyńscy i tak dalej, muszą przyznać, że to były wielkie osiągnięcia w PRL-u. No, taka jest prawda. No. Ale ja Państwu jeszcze więcej powiem, że historię Polski prawdziwą to dzisiaj napiszą 18-latki czy 20-latki, i to amatorzy, i napiszą lepiej od tych szumprawców z IPN-u czy tych innych profesorów pejsatych, którzy trują w TVP Historia czy Kultura, czy ten Wołoszański, który też śmieć żydowski tutaj nam tą propagandę żydowską wali, zamiast, a przecież on ma wiedzę i mógłby trochę prawdy powiedzieć. No. Dlatego ja się nie dziwię, że z tych opinii, jakie tutaj są, no to niektórzy psioczą, inni część rozumieją, jeszcze inni kombinują w różnych kierunkach. A to, proszę Państwa, tak trzeba sobie na spokojnie przyjmij sobie. No. Dużo Ci się uprości wyjaśnić, to będziesz myślał po polsku, bez naleciałości czy sugestii. Dlatego ja dałem nazwę tu Polonocentrum, czyli polski punkt widzenia. A więc rozważania z pozycji polskich, ani żydowskich, ani niemieckich, ani amerykańskich, ani watykańskich, czy nawet ruskich. Ale polskich. Nie bój się być sobą. Bo tu się nic nie zmieni. Kościół upadnie, bo jest obcy i zniszczył naszą prasłowiańszczyznę, prawda? A co będzie za 10 czy 20 lat? Myślisz, że się, już kościoła może nie być. Może gdyby dyrektor szkoły był jakiś tam uczciwy, to by postąpił tak jak niektóry prezydent miasta, który wie, że nie da się w tych warunkach pracować i z tego rezygnuje, a on by zakazał w ogóle zdjęcia, kazałby zdjąć wszystkie krzyże po prostu i zakazałby wprowadzenia do szkoły jakiegoś katechety. Jak byłby po prostu uczciwy, bo wiedziałby, że to jest po prostu gnojenie, wydawanie pieniędzy, czy coś takiego, czy jakaś tam rada gminy, bo prawdopodobnie to jest w gestii samorządu. Ani się Kościół nie reaktywuje, upadną te pielgrzymki, no a dla podkręcenia, jakby tam młodzi gdzieś tam wpadli do jakiejś bazyliki i zrobili orgietkę jakąś tam na ołtarzu, to by się nic nie stało. No tak będzie, ale to powoli, powoli. Do tego też ludzie muszą dojrzeć, no muszą uwierzyć tak samo no, w tą Słowiańszczyznę, co ja proponuję. Nawet Słowianie, racjonaliści i inni muszą uwierzyć, że to moje propozycje już są dopracowane i można je wdrożyć i one nie krzywdzą i są opracowane na dobrej wiedzy. No proszę Państwa, proszę mi wierzyć, że Fryzjera i wielu innych, czy Moszyńskiego, czy innych znawców, czy etnografii, czy socjologii, to ja mam opanowanych. Proszę się nie martwić, proszę mi wierzyć. Także te systemy, które wyprowadziłem, one mają, no i liznąłem troszkę i Platona, proszę mi wierzyć, a nawet wiem, co Stachniuk zawierał i co wyprowadzał i wielu, wielu innych. No proszę się mnie tak już nie bać, że uważać, że ja z czymś wyskoczyłem. Ja w polityce jestem 30 lat. Dlatego tak odważnie mówię, proszę Państwa, ja mogę w każdej chwili no, zabrać te swoje święte symbole przyszłościowe, w którym będą wisiały w każdym polskim domu. Taka jest prawda, już bardzo niedługo, bo one są tak opracowane. One są uczciwie i oczywiście wypracowane jako sławskie znaki naturalne dla naszych terenów, dla naszej tożsamości narodowej. Nie ma w nich żadnych sugestii jakiegoś tam, prawda, wampira azjatyckiego czy coś w tym, czy wampira, załóżmy, tam pejsatego. Nie ma w tym nic. Tam jest uczciwość, to co z tych ziem wynika.
Ja nawet jeszcze dzisiaj, jak byłem na cmentarzu, proszę Państwa, to pogładziłem te zmurszałe, prawda, miejsca, gdzie leżą na przykład 34 zabitych pod hutą tutaj Katarzyna w Sosnowcu w 1905 roku przez siepaczy carskich, a cztery inne osoby wśród nich, mężczyźni, kobiety byli, to są nawet nazwiska nie potrafiono rozwiązać, bo tak ludzie byli gnębieni. A obok przecież 200 metrów dalej jest 64 zabitych żołnierzy Armii Czerwonych. No ja głaskam te mury, bo to są przecież, to są nasi bohaterowie, to jest moja tożsamość, to jest tak, jakbym ja był z nimi we wspólnocie. No a jeszcze 50 metrów dalej jest grób Bierka. No ja w takim towarzystwie jestem, a moja żona jeszcze tam 100 metrów dalej. No ale to Państwa to w ogóle nie interesuje oczywiście. Ja z nimi jestem w symbiozie. Duch energetyczny od nich przenika mnie i ja w nich jestem. To jest ten mój Bóg. Teraz rozumiecie, co to jest bioteizm? To jest cała energia wszechświata, dlatego ja nawet jak patrzę na asfaltową drogę, to mi jest szkoda tego, że tam życie zamarło pod asfaltem. Tak, ja nie rzucę dlatego tam jakiegoś papierka w lesie. Tak, bo to jest tak jakby część mojego ciała, ono nie ma takiej energii jak ja, ono jest spowolnione, ale ono jest jakby mną. I ten mózg wszechświata, to co Tesla mówił, i tego się boicie, tej waszej natury, żeby pokochać drugiego, żeby szanować drugiego człowieka, być z nim uczciwym. No właśnie to was żydostwo zabiło, a ja się do was zwracam i wam mówię, że ja was kocham, przytulcie się do mnie, przecież ja nie wyróżniam, czy jest ktoś Żyd, masą, czy jakiś. No przecież państwo wiecie, i co ja wypracowuję? Tylko to, żebyśmy razem w grupie tworzyli coś i kontrolowali tych zbirów u góry. Więc nie wchodźcie w koalicję z tym żydostwem, bo ono was zawsze zniszczy, a ono nie ma żadnej wartości. Tak, ta cała żydowszczyzna, ten system wartości nie istnieje ich. Oni są głupki, te Żydki, które rządzą światem. To my jesteśmy zwycięzcami. Tylko wystarczy po to sięgnąć, tego chcieć. No i dlatego ja wiem, no naród jest w letargu, no jeszcze... Oni mają wszystko, struktury policyjne i tak dalej. No. Ale nic tak naprawdę w sobie nie mają. Jak wy ulegniecie, to tylko tej wizualizacji, no, tym kredytom za darmo, cipkom na billboardzie, tym pięknym jachtom, to wszystko. Ale to jest łuda. Odsuń się od tego. Traktuj to ewentualnie, tak jak ja mówiłem, tylko jako zjawisko teatralne. Przebierasz się w te ciuchy, możesz przy tym pobyć, ale możesz to w każdej chwili zostawić. Wtedy będziesz miał siłę charakteru i coś zbudujesz. I dlatego właśnie nie daj się prowadzić epitetami, czy jakimiś tam łudami, no. Także bez problemu możesz te katedry przerobić tam na hurtownię, czy na jakieś biblioteki. A jak nie, no to kamień na kamieniu, żeby tam nie został i tych wszystkich w sukienkach wyciąć. Do końca. No, taki jest ich poziom, no. To są szkodziciele. Dlatego, proszę Państwa, no ja sobie zdaję z tego sprawę, ten antysocjalizm, antykomunizm, ludzie nawet nie wiedzą, co jest. Bo jest takie zatrucie tym antykomunizmem straszne. No. Oni są bez pracy tu, a są za liberałami. To już pod roku 20, gdzie była ta wojna z Bolszewią, załóżmy, w tym dwudziestoleciu międzywojennym, to było więcej ludzi za komuną i za socjalizmem, niż po udanym PRL-u teraz. Tak mamy zniszczoną świadomość. Całkowita odwrotność pojęć i postaw. Oczywistych rzeczy. Ale przychodzi, no tak jak już Bożyk mówi, że już jest całkiem po prostu inaczej się w tej chwili widzi. Można mówić dobrze o socjalizmie, prawda? To jeszcze tutaj jest to pomieszanie pojęć w ogóle, co to jest socjalizm, bo proszę Państwa, i Castro, i Korea Północna, i Chiny, Mao Tse-tung i tak dalej, to się mówi, że to jest socjalizm, czy Rosja, czy PRL, więc proszę Państwa, no był etatyczny taki socjalizm, jak w Polsce i w Rosji Radzieckiej, czy był totalitarny, jak w Korei, czy za Mao Tse-tunga, no gdzie ludzie też umierali z głodu na wsiach, a musieli wielbić kult jednostki, tak samo w Korei, więc to nie jest żaden socjalizm. Socjalizm to jest dla dobra społecznego, oznacza i tak trzeba to funkcjonować. Kierownicza rola państwa niech będzie, ale struktury oddolne
niech będą silne, wtedy one coś robią, ale nie odwracać się, dlatego że myśmy się odwracali, nie było struktur oddolnych, dlatego PRL osłabł, mimo tych niesamowitych dokonań. Tak to trzeba rozumieć, bo gdyby to było przegrane, to ja bym sam za tym poszedł. No proszę Państwa, ja przecież byłem przeciwko PRL-owi komunie i zwalczałem to, a po tych zmianach, po tym wszystkim, kiedy człowiek dostał większej wiedzy, widzi, że to było obłędne taki sposób rozumowania. Bo gdyby tak było, to by we Francji na przykład się nie budziło, w Grecji by nie było tych znaków młota i sierpa na Akropolu, proszę Państwa. Więc to nie jest sprawa przegrana, bo to są wartości najwyższe. Tak, młot, sierp i to, co ja proponuję, ta książka z tym piórem, to są symbole całej wartości ludzkiej. Nie można tego zwalczać. No. Ja mogę zabrać to i w pudełku tekterowym zamieszkać od dzisiaj, gdybym wiedział, że was wyprowadzę, jak Gandhi wyprowadził, ale Gandhi to był słuchany w swoim narodzie, a mnie jeszcze nie posłuchacie. To nie dlatego, bo ja naprawdę, gdybym był dzisiaj, to ja wchodzę pod pudełka tekturowe i jestem pewny, że i tak zakwitnie tutaj socjalizm gromadny. Tylko trzeba to zrozumieć, bo w tej chwili to ja nawet gdybym dzisiaj po prostu no, wyszedł i mimo tych wypowiedzi, które tam były bardzo zbliżonych do mojej gestii, to gdyby mi no, nawet umożliwiono tam wypowiedzenie się, bo ja do tego nie pragnąłem, to i tak by nikt za mną jeszcze nie poszedł. No. Bo oni jeszcze nie dorośli, Bożyk jeszcze nie dorósł i szereg innych ludzi, socjalistów takich ewidentnych, którzy by się dali posiekać nawet za socjalistów, to jeszcze za mną nie pójdą, bo jeszcze bardzo wielu rzeczy nie rozumieją. Takim jesteśmy w stanie, ale właśnie ja chcę, że ja właśnie dlatego mówię, że no proszę Państwa, no jak człowiek odrzucony w śmietniku może pluć na prawo do pracy, na szereg innych rzeczy i zaśmiecać sobie, tam fascynować się celebrytami, czy tam, że ktoś ma własny helikopter i lata na polowania na lisa, na koniu jakoś sobie jeżdżą. No proszę sobie to wyobrazić, bo proszę sobie wyobrazić, z kim my mamy do czynienia, bo zarzucają tam komunie nepotyzm, ale właśnie ci po 1989 roku, co wzięli władzę, przecież to największe gówniarstwo świata rządzi Polską, proszę Państwa. Bo oni od razu mówili, że nie po to odebraliśmy komunie władzę, żeby nic z tego nie mieć. No i mają takie asy intelektualne, jak tutaj był taki Kępski wojewoda w Katowicach, czy jakiś tam Frasyniuk, i on mówi, my intelektualiści. No więc proszę Państwa, no to tacy jak Wałęsa, no to dziwić się, że tak wygląda Polska. Jak można iść za tymi siedzidełkami? No to jest w wieku 8 lat się z tego wyrasta. Dlatego ja jestem całkowicie pewny, że kapitalizm liberalny będzie odrzucony, będzie tylko funkcjonował jako własność prywatna we wszystkich elementach. Człowiek dojrzeje do socjalizmu, czyli będzie rozumiał, że jest największym jakby tutaj systemem energetycznym na Ziemi, ale jest za nią odpowiedzialny za swój gatunek, nie może działać przeciwko niemu i musi zostawić wszystkie te dobra następnym pokoleniu. A jeżeli chodzi o podejście do tych monarchii, bogactw materialnych i tak dalej, jak będziesz dobrze wychowany w kulturalnym, to do każdej własności będziesz miał szacunek i będziesz pracował, czy na swoim, czy na obcym, czy na jakiejś spółdzielni, czy gdziekolwiek indziej, więc ja się tego nie boję, bo taki jest człowiek. Tu jest tylko kwestia podejścia. Jak się nie będziesz wstydził siebie, to się nie będziesz wstydził innych. Jak będziesz miał unormowany jakby stosunek do siebie, że będziesz siebie kochał i szanował, to będziesz kochał i szanował innych i będziesz z nimi współpracował, będziesz im ufał, będziesz ich kontrolował w taki czy inny, zorganizujesz tak życie na ziemi, że to może być tylko rozwojowe, a nie taki upadek, jak jest w tej chwili. Dlatego ja uważam, że no musi być tylko dobrze i ja będę w tym kierunku. Ja wiem, że czasami to Państwo macie dużo racji, mówiąc, że ja wiele rzeczy powtarzam, ale staram się trafić takimi jakby kryteriami, które dotrą i uspokoją Państwa co do tego, że ten system, który ja proponuję, naprawdę jest dobry i łatwy do szybkiego wdrożenia. Dziękuję.